Naprawdę jest to uwielbiane przez Anglików miejsce, no i jestem w stanie zrozumieć dlaczego. Dlaczego to jesteście? Reset. Tobie. Reset, okej. Okay. Jakieś jeszcze inne, tutaj kolego wziął reset, nie wiem. A wy dlaczego tu przyjechaliście? Pympek, po co ty tu przyjechałeś? Namawiałeś. Namawiałem cię. Cześć, dzień dobry. Witam się z wami wasz brytyjski korespondent. A dzisiaj coś zupełnie nowego na kanale, ponieważ przedstawiam wam relację z zlotu podróżników organizowanego przez Bartka z Wiatrem w butach. Jesteśmy tutaj w Coniston Hall. Tutaj artyści, są już artyści. Wszystko się tutaj ustawia, przygotowuje. Po południu ruszamy z oficjalnym otwarciem zlotu. Zjechało się tutaj nas naprawdę bardzo dużo, także będziemy wam dzisiaj pokazywać, jak to wygląda. Zupełnie nowa forma na kanale. Zobaczycie, jak wygląda taki polski zlot podróżników w samym sercu Lake District w Anglii. Zapraszam do oglądania. Dajcie znać pod spodem w komentarzu, czy podoba wam się w ogóle taka forma reportażu z takiego typu eventów, bądź w ogóle z jakichś miejsc. Może jest to coś, co mogę wprowadzić na kanał, żebyście mieli tutaj również jakieś urozmaicenie. Co do tego miejsca, które za nami, Coniston Hall, gdzie można przyjechać sobie na kemping, wjazd za osobę dorosłą to 14 funtów, a za dzieciaczka 7 na jedną dobę. Wiadomo, może nie jest to najtaniej, pewnie w takich samych kosztach, jak policzycie rodzinę, to możecie znaleźć sobie nawet i hotel, może coś ciekawszego niż hotel nawet, ale no wiadomo, jest to inna forma wypoczynku. Tu się dochodzi do takiego znaku, kierujemy się w lewo, jak widać, gdzie idą tłumy i stąd jest ćwierć mili do miasteczka. No i jak tą ulicą całą się już przejdzie, dochodzimy tu do głównej drogi i w prawo do centrum. Zaraz jest za rogiem tutaj stacja benzynowa. I się zaczyna małe miasteczko, w którym można się zaopatrzyć w to trzeba. Nie wiem jak wam, no ale mi się tu podoba. Też jestem tu z kolegą, który w pracy mówił swoim kolegom z pracy Anglikom, gdzie jedzie. To powiedzieli mu, że to jest no jedno z lepszych miejsc takich właśnie na typowo na wypoczynek. Nie może na jakieś wyprawy największe w góry, ale na wypoczynek tutaj na Lake District w górach. Naprawdę jest to uwielbiane przez Anglików miejsce, no i jestem w stanie zrozumieć dlaczego. Naprawdę ma swój urok. Jak one przetrwały, no. Tutaj są nagrobki jeszcze sprzed II wojny światowej. Co z tym ogromnym, jak się to wybacz? O, tu to w ogóle jest przed w ogóle wszystkimi wojnami. 1874 rok. Potem jeszcze tam dołączali do niego członkowie rodziny. Wow. Więc tutaj mamy lokalny sklepik, bardzo dobrze zaopatrzony, myślę, że najlepszy w mieście, Premier. Także jakby wam czegoś brakowało, albo dzieciaczki by chciały loda, to zapraszamy. Wróciliśmy na nasz zagajnik, ludzi zjeżdżało się z różnych porannych wypraw, plus dojechali nowi. Zaraz tu będziemy zaczynać. Tu scena rozstawiona. I nasza wioska piratów. A tu już za chwileczkę zaczynamy. Osoby, z którymi się nie poznałem, bo z każdym się poznawałem, do każdego podchodziłem, kto przyjeżdżał. Jak tam samopoczucia? No oficjalnie można powiedzieć, że ten, zaczynamy zlot. Oficjalnie wszyscy jesteśmy już. Tak, odhaczeni. Także miło mi was wszystkich tutaj powitać. Osoby, które były z nami na wyjazdach, osoby, które pierwszy raz widzę, wszystkich was miało bardzo miło widzieć i fajnie, że tu przyjechaliście. Co robimy, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego się zebraliśmy, tak? Jest nas trójka, ja Kinga i Tomek. Jakbyście chcieli spróbować tutaj wegańskich przysmaków, pani ze Szkocji przyjechała. Na last minute tak naprawdę się zdecydowała na przejazd i ma tutaj takie przysmaki. Ja wiedziałam, ale to równie było jeszcze. No tak.
Jakbyście chcieli to spróbować takich naturalnie robionych słodyczy, tak, ja próbowałem, bardzo dobre, bardzo smaczne. Cztery różne rodzaje tu są. Jak to rozróżnić? Dobra, siemanko, próbuj. W ogóle witam was wszystkich. Już pomieszały się niestety. Które ci się najbardziej smakuje? Próbuj. Próbuj. Tak. Ja kiedyś byłem uczulony na oceanie i jestem. Bardzo wielkie dzięki dla Andrzeja, który tutaj właśnie nam to... Kupujcie z Cudolandu. Mikrofon, to jest właśnie sługa. Myśmy tutaj, mamy ten kawałek pola udostępniony dla nas. I tutaj ze względu na szacunek dla właścicieli tego pola, no staramy się utrzymać czystość, tak? Czyli nie zostawiamy gdzie śmieci, byle gdzie. Dlaczego tu jesteście? Dobie. Reset, okej. Okay. Jakieś jeszcze inne, tutaj kolego wziął reset, nie wiem. A wy dlaczego tu przyjechaliście? Pympek, po co ty tu przyjechałeś? Namawiałeś. Koala, one są jednymi z najgłupszych. Z najgłupszych zwierząt na świecie, nie? One są tak głupie, że one jedzą eukaliptusa, one zgrywają go z drzew. Ale jak im dasz tego eukaliptusa tak, żeby sobie zjadły, to one tego nie wezmą, bo one mają zaprogramowane, że one muszą go zerwać. Błękitne góry, Blue Mountains. Bardzo piękne miejsce, taki kanion. Ma miliony lat. Australia jest najstarszym kontynentem. By jako pierwsza oddzieliła się od prakontynentu, dlatego w Australii jest tyle endomitów. Jest 80% to są endomity, czyli zwierzęta i rośliny, które tylko tam można spotkać. Wszystko jest tam tanie, to po prostu po pewnym czasie to ci brakuje tego, że sobie możesz, że chcesz sam to zrobić, bo już masz dosyć tego, że ktoś dla ciebie coś robi, kurde, ja chcę sobie zrobić kanapę po swojemu, chcę sobie zrobić swoją kanapkę, taką jak mówię, a nie kupować coś i strzelać, nie? Ma coś takiego, nie? Jakoś to przyjecie, nie? Dużo może tak się robić, ktoś, kto jest na wakacjach. No gramy! Tak. Ale mam na nazwisko Waszczeniu, kiedy zazwyczaj byłem ostatni na liście, także wiecie. Słońce świeci, pachnie wiosna. Nie dospiera mi samotną. Widzę duszę mą radosną. Nie rozgrzewa miłość koło. Tu rozbrzmiewa. I co tu się dzieje? Bo impreza była do rana. Ważne, że głowa odpoczęła, nie? Odcięła się od wszystkiego. Nowe otoczenie. No. Tu grajdołek nasz. A tu główne miejsce schadzek. Który nigdy nie śpi. Zobaczcie, jedni uciekają, a drudzy się rozciągają. Jeszcze mają w sobie pokłady energii po całonocnym ognisku. To teraz trzeba dojść do siebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzy słowa do YouTube'a. Ojo, matko, dzisiaj zbieramy się. Jak wam się podobało? Super. Super. Nieźle. Super. Nie, się podobało. Bywało gorzej, ale też by bili brawa, więc jest okej. Okay. W piłkę dzieciaki fajnie grały, nie? Kuba, jak ci się podobało? Super. Najlepszy to mecz chyba był, co? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Fajnie było. Ja myślę, że walczyłeś, kurde, w piłę ostro, no. No. Jeszcze z butami niełatwo no, było. No tak, nie? Dobrze było, dobrze było. A tutaj, co to tutaj za mały uczestnik? Koko, no! Co to za mały uczestnik? Hej! No cześć!
Jak ci się podobało na zlocie? O! To się dopiero. Tej pierwszy lot. No więc widzicie. Każdemu się podobało. Jak w cyganu. Tym sposobem wyjazd powoli dobiega końca, choć może nie dla wszystkich. Jak się podobało na zlocie? Bardzo pięknie. Bardzo super. Pięknie. No i takie odpowiedzi mi się podobają. Panowie? Siemano. 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 Jak się podobało na zlocie? Idealnie było, całkiem fajnie. Pomimo tego, że człowiek nie alkoholu nie pije, dał radę. Dał radę, no i bardzo pięknie. No. A tu jak było? Widzisz, ja już dłużej brzucha nie utrzymam. Dawaj, wciągaj, wciągaj, go szybko wciągaj. Ja już nie mogę, to już jest ciągnięty. Było zajebiście. Nie wiem, czy mogłem tak powiedzieć. Mogłeś tak powiedzieć. To było zajebiście. To nie telewizja publiczna. Tak, zostajemy do środy. No i pięknie. A tobie jak się podobało, kolego? Jak się podobało? Fajnie, ale ty grzeczny jesteś. Jak wam się podobało? Trzy jest słowa okay. Do YouTube'a. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Co tam trzy macie słowa. Schowane? Dobre jedzonko, było super, gitarzenie i ognisko, rewelacja. Super klimacik. Pierożki prawie do mojej roboty. Proszę bardzo, no i tak się właśnie bawią Polacy w Anglii. A panu jak się to podobało? Tak się bawi, tak się bawi. Grupa z wiatrem w butach. Pięknie. Jak się podobało? A wam jak się podobało? Super. Było super. A piesek? Trzy słowa do mikrofonu. No to co? Fura spakowana. Nasze obozowisko spakowane. Wszyscy już tutaj się zawijają. My też. Jedziemy jeszcze troszkę pozwiedzać ten piękny Lake District. Mam nadzieję, że wam się podobało. Takie zloty podróżnicze u Bartka przez wiatrem w butach mają być organizowane co roku, także zapraszamy za rok. Tutaj już wszyscy w tle, powolutku, każdy w swoją stronę. Było świetnie, impreza do rana, integracja w pięknym klimacie angielskiej natury. To wszystko z mojej strony na dziś. Mam nadzieję, że tego typu reportaż wam się spodoba. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o lajku, wbijcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja uciekam w swoją stronę, żeby trochę pokontemplować te górki już w klimacie samemu, z chłopakami. Także koniec YouTube'a. Dziękuję wam na dzisiaj. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Nie zapomnij o lajku. Do zobaczenia. Cześć!